Dzień dobry, Pomorska Telewizja Narodowa. Jesteśmy tutaj nad Wisłą. Kontradmirał Morski Drużyn Strzeleckich właśnie przejął samochód i eskortuje tratwę w rejestrze niepodległości. Właśnie płynie, za chwilę nadpłynie tu tratwa nasza, która płynie z tego. No, o, już jest. Płynie z tyńca. Ahoj! Hej, tam na tratwie! Co wy tam na tratwie? A na którym on miał być? 304! 308 miałeś być! 304! To widzę 304, albo na 308! No to będę! Na 4 kilometry! Dobra! Ahoj! Pokiwaj mu, bo nagrywa! O kurde! Uważajcie, bo to głęboko jest, chłopaki! Dupę ci mogę pokazać? A, jak masz taki... Jak masz ładny zadek! No to pokaż. No, tutaj są łódki. No, dziękuję. Właśnie tutaj trafiłem, bo tutaj jest miejsce, gdzie ten numer 304. Proszę bardzo. O, numer 304 to jest ten numer, gdzie oznakowano kilometry Wisły. Odkąd Wisła jest żeglowna, to jesteśmy na 304 kilometrze w tej chwili. No, tu mamy łodzie. Tutaj te łodzie, tak mi poinformowała tutaj wdowa po jednym, który tu pływał na barkach. To właśnie są łodzie do ustawiania tych tyczek, które są po to, żeby nawigacja była prawidłowa. No, no wracamy do naszego pojazdu eskortującego. Sławomir Ziembiński, Pomorska Telewizja Narodowa. Dziękuję bardzo. Rejs Solidarności pokoleń płynie dalej. Do Kazimierza Dolnego z Zanopola w tej chwili.